Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 19 lutego w Czerwonej Wodzie koło Węglińca na drodze wojewódzkiej nr 296 łączącej Lubań z Żaganiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, choć jak pokazuje film udostępniony nam przez kolegów ze zgorzeleckiego dziennika Zinfo, cała sytuacja wyglądała bardzo dramatycznie. Na filmie widać, jak traktor z dość dużą prędkością wjeżdża w zakręt, wypada z drogi i przewraca się na chodnik, a raczej miejsce, w którym on powinien być. Możemy sobie tylko wyobrazić, co by się stało, gdyby tą drogą ktoś szedł, piszą koledzy z serwisu Zinfo.